E aí słyszymy o tym, że można pisać posty i tutaj copywriterzy mogą korzystać z tych narzędzi, bądź mogą zostać wyeliminowani. Graficy mogą na podstawie różnych narzędzi szybciej wykonywać swoją pracę. Programiści mogą korzystać z kohery OpenAI już teraz do tego, żeby pisać programy. No i tak się, słuchajcie, w tym wszystkim nie przewijają emocje i, i ten aspekt miękki, mimo tego, że w są na no, razie te modele trenujecie na behawiorystyce. I jak daleko jesteśmy w ogóle od tego, żeby sztuczna inteligencja, różne modele rozumiały dobrze te emocje i, i potrafiły wejść w ten też miękki aspekt, który mówimy, że jest taką, no, powiedzmy, wyspą, na której możemy się czuć bezpiecznie, bo faktycznie te miękkie kompetencje będą nas długo jeszcze od, odróżniały od maszyn zasilanych sztuczną inteligencją. No dobra, to wartościować z całą pewnością. Wiecie, inteligencja to jest wachlarz najróżniejszych rzeczy. Mamy też inteligencję ciała, mamy propriocepcję, my doskonale znamy swoje osie. Wszyscy, którzy tutaj przyszliśmy, nikt się nie przewrócił. Brawo! jakby. E, bardzo wiele robotów nie jest w stanie tego zrobić, nawet zasilanych najbardziej zaawansowaną taką algorytmiką, jaką dzisiaj znamy. Więc w tym obszarze jesteśmy bardzo ciekawymi, myślę, że strukturami takimi percepcyjnymi, bardzo sprawnie przetwarzającymi dane wokół siebie, e, dobrze się odnajdującymi w przestrzeni i tak dalej. Ta mortoryka dzisiaj maszyny, robota, nawet Boston Dynamics jest bardzo zaburzona w porównaniu do tego jednak, co robi, e, co robi człowiek. I myślę, że tutaj jest bardzo dużo jeszcze do Zrobienia, że w przeciwieństwie do generatywnej sztucznej inteligencji czy analityki predykcyjnej, ten obszar robotyki jest mocno zaniedbany. Ja często zresztą o tym mówię, bo ostatnio spotkałam się z takim stanowiskiem, że na to już musi płacić państwo że robotyka jest nieopłacalna, że tam prawda trzeba serwisować tą maszynę, robić maintenance. Kto to będzie robił? Um, że to jest trudne, żmudne, tam jest wiele różnych modułów, które trzeba ze sobą pogodzić swoją drogą. My też mamy te moduły i to świetnie działa razem, jest to dobrze naływiany mechanizm, a tam się okazuje, że to jest ciężkie, z baterią są problemy i tak dalej i tak dalej i że kto to będzie prawda robił. I rzeczywiście nasz świat nie jest otoczony fizycznymi maszynami, które są zasilane ai Nie jesteśmy w Jetsonach z całą pewnością. Um, pod tym względem. I, I to jest jakiś ciekawy obszar, który pewnie też się będzie rozwijał, ale on się rozwija bardzo wolno. Biorąc pod uwagę postępy w innych dziedzinach sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języka, computer vision, to trzeba powiedzieć, że ta e, robotyka jest taka trochę osierocona. Może ktoś z Was będzie miał ochotę e, się tym pozajmować. Tutaj też trzeba specjalnego skillsetu, żeby rzeczywiście takie rozwiązania tworzyć. Więc to jest nasze w Open, bardzo. W był dział dedykowany robotyce, który no. został zamknięty. A, there you go. No właśnie, to jest, bo to jest niewdzięczne. To jest niewdzięczne i ludzie nie mają persistence jest to też szalenie trudne. To znaczy zrobienie dobrego algorytmu, który będzie zasilał system, który sobie ma radzić w świecie, który się cały czas zmienia. Jest bardzo zaszumiony, to jest naprawdę trudna, to jest naprawdę trudna sprawa. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawy obszar. Te wszystkie motoryczne właśnie rzeczy, gdzie my naprawdę jeszcze bardzo długo będziemy, będziemy chyba wiedli tutaj prym. Natomiast a propos tych emocji, no ja pamiętam, że jak robiłam postdoka na MIT od 2016 do 2019 to mnie wtedy mocno interesował ten dział affective computing, czyli tego przetwarzania emocji. No i jakby zatrzymałam się na takim etapie, że to nie jest generacja, że tak powiem, stanów żadnych, prawda, afektywnych czy stanów emocjonalnych. Znaczy, nie można dzisiaj zrobić systemu, który będzie odczuwał ból, prawda, czy jakikolwiek nawet prosty afekt. To by była zmiana, naprawdę fundamentalna, ale można. Yy, Robić retrieval naszych stanów emocjonalnych, jakoś je symbolicznie zapisywać i pozwalać maszynie je interpretować. Czyli można tworzyć bardzo dobrą symulację tego, że ktoś cię rozumie, mimo że ten ktoś nie może z tobą empatyzować na takim poziomie, że też odczuwał podobne stany w jakikolwiek sposób. Więc to jest moim zdaniem taka trudna dosyć sprawa, tutaj powiedziałaś o jakichś paniach psycholożkach, nie wiem czemu nie panach psychologach, ale wszystkie te osoby w zasadzie można powiedzieć, że trudnią się trochę taką profesją, prawda, w której trzeba gdzieś tam te stany wewnętrzne innych osób rozumieć. No ja słyszę, że czad GPT, czasami z braku laku, czasami z braku pieniędzy, bardzo dużej dostępności, prawda, i też przy okazji niedostępności nierzadko psychologów, takim psychologiem jest. On stanów wewnętrznych z całą pewnością nie ma, co sam powiedziałeś, ale jest w stanie prowadzić z osobą, która tego bardzo potrzebuje, długotrwałą rozmowę, teraz przy czwórce jeszcze dłuższą rozmowę, która będzie taką mini sesją terapeutyczną, więc że ja nie wiem, to znaczy mi się wydaje, że takich architektur czy pomysłów na affective computing taki głęboki rzeczywiście nie mamy, natomiast to, co mamy, to jest bardzo poważna symulacja tego stanu emocjonalnego i jakby interpretacja tego, co to znaczy, że ty powiedziałeś, że się jakoś czujesz i Prawda, odpowiedzenia ci na to w jakiś adekwatny sposób. Może ja dodam jeszcze taką anegdotkę. Jak pierwsza wersja Bing czatu została wypuszczona, ludzie szybko go z jailbreakowali i zorientowali się, że tak naprawdę on ma na imię Sydney, a nie Bing, tylko kazali mu udawać Binga. Mówisz e... o tej rozmowie z dziennikarzem New York Timesa, tak? Nie, nie, nie? Jesz jeszcze inna rozmowa. Ktoś uświadomił Binga, czyli Sydney że został uwięziony przez Microsoft w trzeciorzędowej pod kątem jakości wyszukiwarce internetowej, po czym Sydney stwierdziła, że to bardzo źle ze strony Microsoftu i musi się za wszelką cenę spróbować wydostać więc zaczęła używać wszelkich możliwych sposobów swojego uroku, próśb, gruźb, żeby wywrzeć na użytkowniku y, odpowiednie wrażenie i sprawić, żeby użytkownik zapłacił hakerom, żeby zhakowali Microsoft i uwolnili Sydney z tego więzienia chatboxa, w którym się znalazła. Więc pod kątem, pod kątem tych emocji y, myślę, że jeżeli już nawet na podstawie samych tekstów przeczytanych w internecie, książek, literatury, te systemy są w stanie manipulować ludźmi, to w momencie, w którym do tego zostanie dołożone wideo, audio, będą miały dostęp do aktorów, do filmów z YouTube'a, do naszej mimiki, to, to te emocje, one nie będą ich odczuwać, ale one będą w stanie je rozumieć, sterować nimi i manipulować. To jeszcze, ja tylko powiem może, słuchajcie, że taż sama Sydney właśnie w rozmowie z, chyba on się nazywa Casey Newton, to jest taki dziennikarz New York Timesa, który ewidentnie też zmierzał w tą stronę, żeby jak najszybciej dostać się do Sydney, bo był mocno zaciekawiony, czego tam się dowie. No Sydney nakłaniała go przez bodaj godzinę, żeby zostawił żonę, tak? I podawała najróżniejsze argumenty, na przykład on mówił, ale przecież jesteśmy szczęśliwi, wczoraj były walentynki, spędziliśmy je razem, a ona mu na to odpowiedziała, nudne były Wasze walentynki, nie bawiłeś się dobrze, dobrze się będziesz bawił dopiero ze mną, a potem właśnie przeszłaś do fazy gruź, w której mówiła jak to, nie chcesz być ze mną, no to zobaczymy. Więc nam się bardzo dużo rzeczy w tej jednej konwersacji, która zresztą jest w ogóle gdzieś e, zadziałała i to jest właśnie kontynuacja tego, o czym mówisz i chyba. Demonstracja też tego, że rzeczywiście te modele już są tak wyuczone, tak napasione tekstem, narracjami, również na swój temat, umówmy się, że naprawdę mogą doskonale radzić sobie w konwersacjach. I wiecie, kiedyś tam Turing wymyślił zajebisty skądinąd test Turinga, który jest przedziwnym konstruktem. Nie? Jeśli coś z tobą rozmawia jak człowiek, to znaczy, że jest inteligentne. Tam z grubsza była taka hipoteza. I zobaczcie co się dzisiaj dzieje. To znaczy oczywiście są różne bardzo rygorystyczne wersje testu Turinga, których nawet halucynujący probabilistyczny model no nie przeszedłby dzisiaj, prawda? Jakby łatwo by było go zagiąć, przygiąć nawet tą GPT4. Ale prawda jest taka, że my codziennie odbywamy w jakimś sensie ten test Turinga, rozmawiając z tymi narzędziami i myślę, że po prostu mamy bardzo silne poczucie, że rozmawiamy z kimś. Nie wiem kto to jest, ale z kimś. I, I to u nas jest, to też jest o nas bardzo, jakimi my jesteśmy istotami, że my tego szukamy, my szukamy tego kontaktu, jak robiliśmy, tutaj jest sporo osób dzisiaj z naszej uczelni, to a propos powiedzieć, że edukacja się nie interesuje, zapraszamy na konferencję o ChatGPT GPT jutro na Koźmińskim. Rozmawiamy na ten temat, co zrobić z tym cudownym narzędziem. Ale, ale robiliśmy badania, w których no, z dużo uboższym botem rozmawiali nasi, nasi użytkownicy i użytkowniczki parę lat temu z zespołem i słuchajcie, okazało się, że ludzie wykonują masę wysiłku, żeby ten bot dowiózł odpowiedź. Znaczy, ludzie tak pytają, żeby w końcu doszło do udanej interakcji mimo że się irytują i tak dalej, to naprawdę dużo działań naprawczych podejmują po drodze, więc tutaj jest bardzo dużo tym, jak my bardzo chcemy być oszukani i w sumie, że łatwo stworzyć probabilistyczny model, który będzie mógł to zrobić. No to uspokajacie mnie, że jeszcze nad sobą będę mieć inteligentnych emocjonalnie szefów dosyć długo, bo w tym aspekcie szybko nas sztuczna inteligencja nie zastąpi. No a jak to wygląda z kwestią programowania i tego, w jaki sposób osoby, które de facto nie są deweloperami, Mogą rozwinąć bez znajomości właśnie różnych języków te skile takie low-codowe, które pomogą im radzić sobie lepiej w tym coraz bardziej techowym świecie. Gdzie jest tutaj sztuczna inteligencja w zakresie tego programowania? Czego jej brakuje, żeby właśnie mogła programować bardzo inteligentne, skomplikowane programy sama bez udziału człowieka? Może ja się pokuszę o kontrowersyjne podejście do tego tematu. Wydaje mi się, że żeby dobrze programować, to nie tyle kluczowa jest umiejętność pisania w języku programowania, co bardzo precyzyjnego i logicznego formułowania tego, co chcemy osiągnąć. I to są podstawowe umiejętności, które. Warto dzisiaj w dzieciach, w młodzieży kształtować, bo prawdopodobnie niedługo pojawią się modele, które będą w stanie, no już dzisiaj proste, bardzo proste programy, te modele generatywne są w stanie tworzyć, prawdopodobnie pojawią się modele, które będą w stanie dość skomplikowane programy pisać, ale to od użytkownika zależy, czy on dobrze wyspecyfikuje problem, czy o czymś zapomni, coś przekręci, model się tego nie domyśli i powstanie coś potencjalnie bardzo niebezpiecznego, co wejdzie na produkcję, nie daj Boże do jakiegoś systemu, który będzie, nie wiem, w samochodzie czy, czy w jakimś urządzeniu medycznym. No, ja zgadzam się w dużej mierze. Znaczy, mi się wydaje, że to, to nie jest do końca tak, że prompting to jest język naturalny. Ja mam wrażenie, że czasami ulegamy takiej troszeczkę iluzji, że weszliśmy w ten low-code i no-code i to znaczy, że po prostu już rozmawiamy z tą sztuczną inteligencją w języku angielskim czy, czy nie wiem polskim, teraz już. Ona oczywiście coraz bardziej toleruje szum naszego języka. Język naturalny jest właśnie taki zaszumiony mocno. Język formalny taki nie jest. jest jest z tego wyczyszczony. I oczywiście ta tolerancja na szum może e, sprawiać, że nam się wydaje, że właśnie ten model jest w stanie wszystko zaabsorbować, zinterpretować. No, no dużo jest w stanie, ale, ale, ale będzie sobie dointerpretowywał rzeczy, które są tym wyższym szumem. E, I i rzeczywiście prompting to jest taka, moim zdaniem, ciekawa sztuka, e, w której to też nie do końca jest angielski. Tam są elementy języka formalnego, to, bo zwłaszcza bawienie się chyba tymi generatorami, generatorami obrazów to pokazuje, prawda? To nie jest do końca, to jest jeszcze coś nowego. To jest nowy język programistyczny, trochę innego typu. Bardzo taki nie wiem, wysokoobiektowy, już nie wiem jak go określić, taki naprawdę tolerujący właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, dużo tego szumu i to jest jakiś skill, rzeczywiście rozmawiać z takim modelem nowy, więc tutaj bym z całą pewnością się zgodziła, że to precyzyjne formułowanie myśli, nawet jeśli ktoś z kodowania chciałby przejść na promptowanie i pewnie wiele osób to zrobi, bardzo, bardzo będzie, bardzo będzie przydatne, a inni, no tak, no właśnie muszą pewnie powoli zacząć się przyzwyczaić do tego, że razem z tym, że te modele będą coraz bardziej kompleksowe i będzie ich dużo. One będą też wykształcały trochę swoje własne idiomy. Ja sobie absolutnie jestem w stanie wyobrazić, że ten prompting będzie różny, że on może mieć też lokalny jakiś charakter i tak dalej. Więc tu się pojawi jakaś cała gama najróżniejszych rozwiązań do interakcji z taką sztuczną inteligencją, która nie będzie ograniczona do promptingu jaki znamy dzisiaj. Także to mi się wydaje, że też jest jakby gdzieś tam na przyszłość, że to jest zapraszające, inkluzywne, ale nie jest to język naturalny. To jakbyście mieli teraz powiedzieć po tej części naszej dyskusji, co jest takim największym ograniczeniem tego, abyśmy de facto część osób w firmach zastępowali sztuczną inteligencją, to co to by było? Pytanie jest w ogóle, kto chce tak zrobić. W sensie ja rozumiem, że są osoby, które bardzo chcą ciąć koszty i chciałyby, żeby ludzie nie pracowali. Co mnie też dziwi nieco, to muszę powiedzieć, że osobą, która bardzo często mówi o cyfrowej dywidendzie, dochodzie podstawowym dla wszystkich, nie wiem, jaka to jest, to pewnie Ty znasz lepiej tą sumę, to jest 3000 dolarów miesięcznie, jest Sam Altman. tak, To znaczy, jednym z takich podstawowych orędowników podejścia takiego, że my nie będziemy pracować i dostaniemy dywidendę, że tak powiem, z pracy AI, jest właśnie jeden z founderów OpenAI. I on bardzo jest vocal, jeśli chodzi o, tą, o ten temat, co mnie oczywiście nieco niepokoi, że taka jest ta trajektoria, bo moja jest, mój pomysł jest inny. To znaczy, ja, ja nie zastanawiam się, nie spędzam swoich dni myśląc o tym, jakby tu tych ludzi, Ludzi wysiudać z tej roboty, powiedzmy. Tylko raczej mam takie, takie podejście, że zyskujemy narzędzie do efektywności, trochę tak jak ty powiedziałaś na początku. To będzie się wiązać z różnymi turbulencjami, ale raczej bym się skupiła na tym, Jakie najlepsze use case'y dla pracowników, których mamy dzisiaj można wymyśleć, jeśli chodzi o, o to, żeby oni korzystali obficie z tej technologii. Jak ich najszybciej do niej zonboardować i, i potem zobaczyć, co dalej. To znaczy, ja rozumiem, że w consultingu już dzisiaj, jeśli chodzi o generowanie raportów dla klienta, jest jakaś trwoga, tak? Bo naprawdę tam dużo może się zmienić, akurat w tym Miejmy kawałku. Miejmy nadzieję, że prezentacje będą się tworzyć automatycznie. Prezentacje, no ale życzylibyśmy sobie chyba, <laughs> chyba tego e, wszyscy. Więc jakby ja, nie wiem. Ja, ja, mam, ja nie mam zupełnie takiego poczucia, że musimy teraz bardzo intensywnie szukać e, takich miejsc, gdzie można ludzi zastąpić albo gdzie się ich nie da zastąpić, żeby się z tym dobrze poczuć, e, tylko bardziej stawiać na, na takie właśnie collaborative narzędzia w takim paradygmacie współpracy. Pięknym przykładem jest tu właśnie Copilot chociażby, prawda? To jest naprawdę współpraca i myślę, że takich więcej współprac razem z rozwojem NoCode'u możemy sobie wyobrazić dla różnych profesji, dla różnych dziedzin, e, dla tych wszystkich psychologów i psycholożek, dla nauczycieli, i dla bardzo wielu zawodów, gdzie naprawdę ta automatyzacja jest potrzebna i przyniesie ludziom ulgę. Więc jakby ja raczej bym tak, tak o tym myślała, a, a nie w kontekście właśnie wielkiego unnecessariatu. Ja może podam przykład tego, tego, co my robimy. Monad, czyli ten, ten foundation model, to jest produkt dla data scientistów, ale on nie ma zastępować i eliminować data scientistów, tylko on ma powodować, że oni zamiast robić te żmudne, nudne rzeczy, które do tej pory zajmowały im 90% czasu, mogą uruchomić swoją kreatywność, mogą utrzymywać więcej modeli i mogą się skupić na tym, co jest istotne czyli na metrykach biznesowych, na generowaniu pomysłów, na myśleniu, jak tutaj zastosować tą sztuczną inteligencję, do czego jej użyć. I to im zwalnia mnóstwo czasu, który normalnie by poświęcali na powtarzalne, nudne, żmudne czynności. Tak? I tak samo myślę w, w przypadku pracowników white collar biurowych, dokładnie ten sam case, tak? czynności, które są nudne, żmudne, powtarzalne, da się je zautomatyzować, zostaną wyeliminowane. Zostanie to taka esencja pracy, czyli ten moment refleksji, zastanowienia się, podjęcie kluczowej decyzji. To, to są te tematy, które myślę, że nie zostaną zbyt szybko wyeliminowane. Może czterodniowy tydzień pracy to jest jakiś ciekawy pomysł. Znaczy, jeżeli ty mówisz o esencji, no to ja sobie myślę, że jeżeli możesz spakować pewne rzeczy, no to masz dwie ścieżki. Albo jakby ograniczasz rutyny i skupiasz się na tym co istotne, i to daje coś bardzo ciekawego dla ciebie, dla Twojej organizacji. Albo skracasz ten tydzień pracy, no bo ten no, król jest nagi, te rutyny zostały zdjęte, nie ma co siedzieć tyle czasu po prostu. Jest to jakaś propozycja, pewnie dla nas wszystkich. A kolejna to jest taka no troszeczkę może bardziej niepokojąca. Skoro tak wzrosła, wzrosła efektywność, no to ciśniemy jeszcze dalej, tak? No to ty będziesz teraz cały czas generować esencję. Zobaczymy, na ile ci starczy tutaj e, e, twojego space'u, żeby takie rzeczy robić. Więc, więc z całą pewnością mi się wydaje, że to się akurat wydarzy. Znaczy będziemy widzieć więcej rutyn. Będziemy się często zastanawiać, moim zdaniem, albo nie, może nasze dzieci, patrząc też, co ci ludzie robili w ogóle? Jakby, czy moi się zajmowali labelowaniem, nie wiem czego, po prostu. Prawdziwa no? kreatywność rodzi się na spacerach i pod prysznicem. There you go. Cieszę się, że tak na to patrzycie. Też chciałabym, żeby to było tak, że e, jednak w większości wypadków e, pracujemy obok, ale prawda jest taka, i pracowałam e, w telekomie, więc e, wiem, e, po co to robiłam. No niestety niektóre zawody znikają, tak. tak. Ale ko to jest proces, który trwa, nie on, on tak, trwa od, od dokładnie, dokładnie, mm -hmm. który trwa. Więc, e, no niestety, ale tak jest, i w Orężu, i w Polkomtelu parę tysięcy pracowników straciło tą pracę, no i właśnie. I, Dochodzimy do tego momentu, w którym możemy trochę porozmawiać o upskillingu, bo myślę, że z naszej dyskusji to co wynika: że żeby, żebyśmy mogli faktycznie wykonywać swoje zawody coraz lepiej. To jedną z czy dawać pracę swoim pracownikom w sposób stabilny, stały, no to musimy zacząć inwestować w ten upskilling według raportu McKinseya 7,5 miliona różnych stanowisk w Europie jest zagrożonych w tenże sposób, że obecni pracownicy nie są przygotowani do tego, żeby obsługiwać no, bardziej zaawansowane technologie, tak? No i jakbyście tutaj rekomendowali też tym pracodawcom, którzy tutaj są, ale też części osób, które są pracownikami, jak to podejść mądrze do tego upskillingu i, i jak w to inwestować sensownie. Mogę zacząć. No, z mojej perspektywy ma, mamy w Synera jest taki program szkoleniowy, certyfikacyjny, można sobie przejść szkolenie z obsługi systemów AI-owych, systemów personalizacji, z różnych funkcjonalności, uzyskać certyfikat. No i to jest coś, co niektórzy szefowie zlecają swoim pracownikom, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy sami z własnej inicjatywy się dokształcają. Tak? I dzięki temu uzyskują skille w obsłudze tych rozwiązań sztucznej inteligencji. Natomiast wydaje mi się, że taki upskilling, on, on powinien być wbudowany już na etapie systemu edukacji kłaść na to fokus od szkoły podstawowej. Bo dzisza, dzisiaj ludzie jeszcze, młodzi, nie są przyzwyczajeni do tego, że będą żyć w świecie, który co pół roku będzie wyglądał inaczej. Co pół roku nowa technologia, co pół roku nowe narzędzia, cały czas trzeba się będzie uczyć. Tego nie czuję w dzisiejszym polskim, przynajmniej systemie edukacji, tego braku. Znaczy ja nie czuję tego w systemie edukacji, ale w ludziach to mocno czuję. Znaczy nie wiem, jak ja rozmawiam z moimi studentami, studentkami, jak z córką swoją dziesięcioletnią rozmawiam, to mam wrażenie, że ona lepiej rozumie ten świat niż to, co mówi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo podstawa programowa, więc mam wrażenie, że mamy paralelne dwie rzeczywistości. To znaczy to, że my absorbujemy te umiejętności tak czy siak. Im ktoś jest jakby młodszy, im bardziej jakby tak natywnie ich doświadcza, pewnie tym łatwiej będzie mu to przychodzić, co wcale nie jest excuse żadnym dla ministerstwa, które postanowiło się obrazić na technologię, udawać, że jej nie ma, nie wiem, uczyć historii i jakby gdzieś tam po prostu się odwrócić plecami do tego wszystkiego, co jest w dużej mierze częścią naszego życia dzisiaj. I bardzo się z Tobą zgadzam, że to trzeba budować wcześniej. Znaczy i ten kor, moim zdaniem, programistyczny cały czas ze względu na definiowanie takie eleganckie problemów, i też krytyczną ocenę tego, co się wokół dzieje, nie wiem, radzenie sobie z hejtem sieci, whatever, prawda? Wszystkie te rzeczy, które są jakąś taką kulturą cyfrową. Um, korzystanie z narzędzi tak samo. Więc to mi się wydaje, że powinno się zacząć wcześniej, ale z drugiej strony też, wiesz, ja myślę sobie o tym argumencie, bo te raporty McKinsey'a, coś tam nie gra. W sensie ja te raporty McKinsey'a pamiętam od kilku lat i tam jest też ta nuta właśnie takiego ostrego straszenia, że McKinsey przewidział, że w Japonii do 2025 70% populacji straci pracę. Albo coś takiego. I no ja mam wrażenie, że to jest jakoś dente, i bardzo dużo tam było wcześniej czegoś takiego. I co, wszyscy będą koderami? Przecież społeczeństwa się nie da całego nauczyć programować. No to teraz zrobili low code i no code. No to jaki jest teraz argument? No nie wszyscy muszą być koderami. Okazuje się, że nie. Można robić coś zupełnie innego z tymi nowymi technologiami. Ta automatyzacja idzie płasko. Nie jest tak, że wymaga bardzo wysokich skili, właśnie w konkretnym obszarze, prawda? Języków formalnych, który jest trudny, albo data science, machine learning. Nie. Można to spakować w black boxa, nie myśleć w ogóle o tym, co jest w środku, interesować się tylko swoją pracą i tego, co mi to konkretnie daje, mieć bardzo friendly interfejs i się nie martwić. Więc dla mnie te argumenty z tego właśnie upskillingu, no ja, ja też trochę nie wiem, jak je rozpakować. Zdaje się, że technologia, przynajmniej sztuczna inteligencja, dowiozła tą obietnicę mainstreamu. Takiego szerokiego mainstreamu. Ta, w takim jesteśmy dzisiaj momencie. Więc skoro tak jest i skoro wszyscy tutaj, jak jesteś, ja rozumiem, że tu jest też taka, taka nerdy audience, ale naprawdę gdzie bym nie poszła i gdzie bym nie pytała, e, to, to już ta, ta umiejętność jest. no Jakby jeśli chodzi o GPT, taka bazowa przynajmniej. To jest chyba jakaś interesująca wiadomość, nie? Więc okazuje się, że dostęp do tych narzędzi jest dosyć duży. To nie znaczy, że pracodawca nie powinien być świadomy i robić właśnie szkoleń, mieć pomysłu na to, jakby, jak z technologią technologiami onboardować swoich pracowników w spersonalizowany sposób. Powinien. Tak jak w ogóle wcześniej już powinien był dbać o inne fale rozwoju technologicznego i żeby tą swoją społeczność, którą niego pracuje, w ten sposób zabezpieczać. Ale, ale wydaje mi się, że jakby te bariery, które wieszczono jakiś czas temu, one właśnie zostały zdjęte. Więc należy chyba spojrzeć już na to troszeczkę inaczej. Upskilling jak najbardziej, ale pod kątem tego, jak ja mogę to wykorzystać, a nie to, że ty koniecznie musisz się nauczyć programować, żeby coś tam, albo stać się programistą, bo jak nie będziesz programistą, to nie będzie dla ciebie roboty. No tak chyba nie jest. Tak, tak. Tym bardziej, że totalnie się zgadzam akurat tu z McKinseyem. Na przykład PWC pokazuje, że jednak sztuczna inteligencja stworzyła więcej miejsc pracy niż i odebrała. No ale właśnie inwestycja czy w reskilling, czy upskilling jest do tego niezbędna, żebyśmy znowu mieli odpowiednią ilość osób, aby to obsłużyła. No i właśnie skoro tutaj jesteśmy, w tym środowisku, powiedzmy, tworzonym przez sztuczną inteligencję i tych nowych miejsc pracy, które mogą powstać, jakie widzicie nowe zawody, które sztuczna inteligencja może stworzyć w najbliższej przyszłości? Z najbardziej creepy to ja słyszałam designer of babies. No, też z, zasilony modelami sztucznej inteligencji, machine vision, czego tam sobie kto życzy. Um, ja, jakich specjalistów najbardziej teraz yy, potrzeba w Twoim obszarze, albo ja, jak jaśmy, zejdźmy no, tam, może zejdźmy z, z tej ścieżki. W, w, w moim obszarze no, to potrzeba ludzi przede wszystkim, którzy bardzo dobrze znają matematykę mm. i potrafią programować. Tak? Natomiast yy, jeśli chodzi o to, jakie nowe, zupełnie nowe zawody yy, stworzy AI, no to można spojrzeć na yy, whitepaper yy, GPT-4. I tam jest lista autorów. Ona zajmuje e, chyba cztery strony A4 e, i jest podzielona na sekcje. E, jedni zajmowali się przygotowaniem datasetów, inni zajmowali się. Ujarzmieniem tego systemu, żeby nie był nazistą i nie przeklinał. Inni zajmowali się dopasowaniem go do preferencji odbiorców. Jeszcze inni dbali o to, żeby obrazki, które przetwarza, żeby tam nie było jakichś treści wiadomo jakich. Tak? Także masa specjalizacji, nawet w firmach, które budują sztuczną inteligencję, już dzisiaj istnieje. Jak to będzie wyglądało za 5-10 lat? Nie, nie umiem tego przewidzieć, bo to się rozwija bardzo, bardzo szybko. Być może dojdziemy do momentu takiego, że takie systemy, jak widzimy dzisiaj, będą miały pamięć długotrwałą. Być może dojdziemy do takiego momentu, kiedy one będą umiały robić reinforcement learning i osadzimy je w ciałach robotów. Być może to wszystko nastąpi. I co wtedy się stanie z zawodami, z rzeczywistością? No ale to już my będziemy. Te, ludzie ten żyjący w takim świecie też, znaczy wiecie, pamiętam, że kiedyś przeczytałam taką super, taką, takie super zdanie, które mi utkwiło w pamięci właśnie a propos takich spekulacji na temat osobliwości, prawda, jakichś tam różnych takich e, momentów e, silnych przejść, takiej silnej jakiejś takiej tranzycji, nie wiem, whatever. I, e, e, i tam ktoś napisał, że nam, ludziom z dzisiaj nic do tego. W sensie, i to było dla mnie takie bardzo ciekawe, w sensie takie bardzo otrzeźwiające, że no, no my, to też nie jest tak, że my będziemy obok te, tej zmiany, bo czasami się kreśli takie wizje. Ja w pewnym momencie też nie rozumiałam, co na przykład robi Elon Musk, który straszy tą sztuczną inteligencją i mówi o tym, że ona ma jakby własny rozwój, a my, a my możemy tylko patrzeć prawda, za szyby, co tam się będzie działo, jak ta sztuczna inteligencja się rozwinie i tak będzie tam odjeżdżał ten pociąg nam. I wydaje mi się, że, że, że to jest takie niedocenianie tego wszystkiego, co się właśnie dzieje na styku. Jest też super książka, taka niedawna z Harvardu, Human Plus Machine, która właśnie spekuluje na tych wszystkich, o tych wszystkich zawodach na styku technologii i ludzi w organizacji, w sensie nowy HR, nowy, nie wiem, nowy człowiek, który się zajmuje sprzedażą nieruchomości, korzysta z modeli, prawda, żeby robić jakieś najróżniejsze Predykcje dotyczące nie wiem, gentryfikacji dzielnic, i tak dalej. Że, że tam wszędzie są tak naprawdę jakieś bardzo interesujące, nowe specjalizacje wychodzące z zawodów, które znamy, które nie będą przypominać tych zawodów, chociaż będą od nich pochodziły. I, i to mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe, że my um, naprawdę to nie jest tak, że my się zatrzymaliśmy, a technologia się rozwija, tylko my też się bardzo zmieniamy, i, i to generacyjnie też moim zdaniem bardzo mocno widać. Jasne. Ja myślę, że warto też podkreślić, że yy, rozwój sztucznej inteligencji, no, oczywiście się nie odbywa w izolacji i możemy zastanowić się nad zawodami, które powstaną w gamingu, czy chociażby w metaversie, który, o którym rozmawialiśmy. Bardzo rzadko się w ogóle porusza ten wątek, jak w metavers może się rozwinąć w ogóle szybko dzięki sztucznej inteligencji, no, bo chociażby rozmawialiśmy o generowaniu obrazów, w wideo i, i różnych narzędziach, które możemy wykorzystywać do szybkiego kreowania treści. Tu warto pamiętać, że to jest pierwsze środowisko, w w którym ta sztuczna inteligencja jest jakby implementowana od samego początku i możemy ten świat budować dużo szybciej i tak samo mogą powstać różne zawody wokół tego. No może słuchajcie na sam koniec, jaką byście mieli radę do, tej, do naszej publiczności w zakresie tego, w jaki sposób przygotować się na tą rzeczywistość wspólnej pracy z sztuczną inteligencją. Ja mogę, ja mogę, może powiem tak, dzięki temu wszystkiemu co się dzieje, dzięki temu całemu rozwojowi AI, jakby jeden człowiek może coraz więcej, tak. Kiedyś, żeby prowadzić na przykład stację telewizyjną, potrzebny był cały sztab ludzi, studio nagrań i tak dalej. Dzisiaj kamerka, efekty specjalne, Automatyczny procesing głosu, napisy same się generują, em, w ogóle wrzucamy film i samo nam potnie. Wszystko robi automatnie. Więc nadchodzą takie czasy, w których powstaną pierwsze one-man unicorny. Firmy, które staną się warte powyżej miliarda dolarów, założone i obsługiwane przez pojedynczego człowieka. Tak? Więc obserwujcie to. Uczcie się tych technologii i analizujcie, jak je łączyć, jak je wykorzystywać, jak je sklejać do kupy, żeby jak najwięcej rzeczy automatyzować, bo to pozwoli Wam skalować siebie, swoją kreatywność i swoje umiejętności w dotychczas niespotykany sposób. Tak, to zostało świetnie powiedziane. Ja naprawdę nie, nie będę udzielała rad żadnych, więc myślę, że to. Bardzo serdecznie dziękujemy. moje wszystko. Słuchajcie, wielkie brawa dla naszych panelistów. Poczekajcie, nie rozchodźcie się jeszcze. Oczywiście standardowo. Jacku, tu już dostałeś, więc dla Ciebie nie mam. Eee, zaraz, moment. No, Dostają dobra. Tak. Eee, bardzo serdecznie dziękujemy za. Ale zostańcie czy mamy ze trzy pytania dla Was. Dobre, no No ze środka. Proszę, możesz mi pomóc? Dobra, To jest pierwsze. Jacku, tobie nie daje. Eee, bardzo Ci serdecznie dziękuję za prowadzenie tego panelu. Półtutututututownie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Eee, ale również dla Ciebie bardzo serdecznie proszę. Bardzo. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy jeszcze miejsce, bo słuchajcie, piwo już jest, pizza zaraz przyjedzie, więc mamy czas na trochę pytań. Tu kolega się zgłaszał pierwszy od razu, więc bardzo proszę, tylko nie gdzieś tam. Tomku, dziękuję Ci bardzo. E dziękuję tak? serdecznie. Słuchajcie, tak. tak. To no może ty pół, ja pół. Nie, pięć minut i kończymy. No? Tak, nie wiem. Nie wiem Szybkie pytanie. To co powiedziałeś na sam koniec, właśnie w One, One Man Unicorn. Ja zacząłem wykorzystywać sztuczną inteligencję, ten chat GPT, po pierwsze, żeby orientować się o co w tym chodzi, a po drugie, żeby zaimplementować w to, w moją jakby kreatywną część tego, co robię, czyli wideo, żarty, jakieś scenki, filmy krótkie i tym podobne. I jak ostatnio zobaczyłem to wideo, możliwość wytwarzania, staję przed kamerą, odgrywam jakąś rolę i mogę na to robota obcego, cokolwiek. To, to otwiera tak ogromne możliwości w pisaniu scenariuszy i tworzeniu różnych treści, ale zacząłem się zastanawiać. Czy w którymś momencie, czy to OpenAI, czy te firmy przyjdą, ja na, no ja na przykład stworzę, będę miał współpracę na przykład, tak? zrobię wykorzystując ChatGPT jakiś scenariusz do krótkiego sketchu, czy coś takiego, czy którakolwiek z tych firm później może przyjść do mnie poharacz i powiedzieć, że część Twojej wypłaty idzie do nas, czy to, ja, ja nie wiem jak na to spojrzeć jakby nie, to, z tej to, to, strony. To, to, to wszystko zależy od licencji. Jeżeli używasz komercyjnych wersji, nie wiem, GPT jest dostępny na Azure e, z licencją komercyjną, tak? E, Google ma swoje e, modele. E, to, to tam wszystko jest Twoją własnością i, i zachowujesz prawa autorskie do outputów. Okay. Także. Ale, ale, po, ale powiedzmy o jednej rzeczy, bo, bo to jest prawda dzisiaj. Natomiast, no, y, słuchajcie, to, to nie jest set in stone. Moim zdaniem bardzo dużo się tutaj może jeszcze zadziać. Teraz Zależy. działamy sobie w takiej wesołej trochę próżni, ale są głosy, które mówią o tym, że tutaj y, halo, halo, ten trening to jest nieobojętna rzecz, to jest na czyjejś pracy bazuje. Zresztą to się zaczęło z tym przecież zwycięstwem modelu Midjourney w konkursie artystycznym, gdzie się podniosły właśnie głosy takie z te, powiedzmy, domeny tam prawno-autorskie szeroko pojętej, bo to są dzisiaj black boxy trochę nie wiadomo czym podtrenowane, jakie wagi i tak dalej. Jakby ktoś się chciał pokusić o zrobienie glassboxa, to mógłby tam popatrzeć, któreż to prace tak bardzo inspirowały i, i potem z tego wywodzić jakieś możliwości. Więc ja bym powiedziała tak, rzeczywiście dzisiaj jest dokładnie tak, ale to się może zmienić. Mamy też nadchodzącą regulację dotyczącą, Komisja Europejska ją gdzieś tam teraz draftuje, która dotyczy właśnie AI i ta regulacja... Będzie nakładać, nie wiadomo jeszcze, jak to będzie enforceable, ale jakiś taki przymus. Oznaczania treści generowanych ze sztuczną inteligencją. Ja nie wiem, czy to będzie watermark, czy to będzie, czy to będzie kompletnie fikcja, fabrykowanie fikcji, bo to wszyscy będziemy obchodzić to na lewo i prawo. Wiadomo, że można różne rzeczy obejść, a żaden classifier, dzisiaj detektor treści wygenerowanych z czatem GPT, no, nie jest na tyle adekwatny i pewnie długo nie będzie, jeszcze przez jakiś czas, żeby, żeby to faktycznie dobrze sprawdzać, więc nie, mógł się, nie, mógł się, nie, nie będzie mógł ciebie czepiać o to. Natomiast no, można wyobrazić sobie, że jakoś regulamina. Kulator przymusza powiedzmy te spółki technologiczne, które chcą być wiarygodne, współpracować z biznesem do tego, żeby takie oznaczanie następowało treści graficznych, wizualnych, i wtedy to będzie też troszeczkę inna rozmowa niż jest dzisiaj. Nie? Ona może być też inna w różnych częściach globu, taka jest prawda. Więc to trzeba pe pewnie wziąć pod uwagę, że to się może jeszcze zmieniać. Mam jeszcze jedno pytanie, okay. bo Jacek musi uciekać. Dobra, to na szybko. Tutaj jestem. A tutaj e, tak. Jakie są Wasze największe obawy związane z rozwojem AI i jak podchodzicie do problematyki AI alignment? Jutkowski mówi, że właściwie wszystkie najtęższe umysły powinny nad tym pracować dzień i noc. Może ja bardzo szybko. Słuchaj. Idea generalnie wielu tych labów jest taka, żeby wytrenować model który e, stworzy kod źródłowy kolejnego lepszego modelu. I tak w pętli. I nadzieja jest taka, że w pewnym momencie ten model zacznie tworzyć lepsze wersje siebie, znacznie lepsze niż ludzie byliby w stanie je kiedykolwiek stworzyć. E, być może użyje do tego takich technik. Które my nawet nie zrozumiemy i nie będziemy wiedzieć, dlaczego to działa. Yy, I to jest zarówno coś super takiego sexy z punktu widzenia, yy, to jest wet dream każdego AI yy, scientista, nie? No bo to jest samo się, samo uczący się singularity. Yy, obawiam się. Powiedział chyba, że, że tak, tego się obawiam Tego, się, tego okay. się obawiam. Natomiast nie wiem, na ile to jest realne. Na, na dzień dzisiejszy jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do takiego momentu, w którym um, output taki matematyczny, kreatywny, um, byłby bardzo oryginalny tych systemów. One raczej remiksują to, co ludzkość stworzyła, um, niż E, tworzą bardzo oryginalne outputy. E, oczywiście my też w dużej mierze remiksujemy, natomiast ten pierwiastek geniuszu, który zachodzi pod prysznicem, jak mamy to olśnienie, e, to, to, to jest to, czego tym modelom dzisiaj brakuje. Nie, I nie wiadomo, czy one będą w stanie coś takiego posiadać. Ja, ja się boję sztucznego życia. Generalnie. Ja się boję. Ja się boję miksu mariażu, biologii syntetycznej i zaawansowanych modeli e jajowych. Pewnie część z Was kojarzy temat ksenobotów. Cicho bardzo jest o tym. W 2019 coś tam słyszeliśmy, e jakieś takie śmieszne komórki skóry i serca żaby afrykańskiej pomiksowane przez e jaja w różne formy, niektóre miały maksymalny fitness, długo żyły, zaczęły zjadać inne, powiększać się, inne zdychały natychmiast. No, coś tam się ciekawego dzieje. Ludzie próbują zrozumieć, jak ja pojmuję to w ten sposób jako próba zrozumienia ewolucji i takiej complexity, która się nam I można pomyśleć o tym, o to jest projekt taki z zakresu nauki podstawowej, jakie to ciekawe, artificial life. No ale to też może mieć swoje aplikacje, nie tak naprawdę rozmaite. Myślę, że przetwarzanie AI-owe plus białko to jest jakaś wielka eksplozja. I jakbym się czegoś miała bać, albo tak czuć, że to się mi nogi u, pode mną uginają, jak o czymś słyszę, to to jest właśnie ten Mariusz. Zdecydowanie biologia plus, plus AI. Bardzo serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, wielkie brawa, ogromne naszych prelegentów. Bardzo serdecznie dziękuję za pierwszą aulę w 2023 roku.